To teraz taki mamy test na to, czy wszyscy śpią, czy nikt nie śpi. Proszę odwrócić się do osoby, która siedzi po prawej stronie i powiedzieć jej: idź do spowiedzi. Now, turn to the person on your left and say, go to confession. A teraz odwróć się do osoby po lewej i powiedz jej, idź do spowiedzi. Now, turn to the person behind you and say, go to confession. Teraz odwróć się do tego, kto siedzi za tobą i powiedz, idź do spowiedzi. Okay, you're with me, huh? I hope you're not, hopefully I'm not bombing right now. Where are we here? Here we go, okay. Okay, so, go to confession. Now, if you, that's in the spiritual life, but in natural, everyday life, right? Doesn't it make sense to throw out the rotten Polska out of the refrigerator? To taka propos życia duchowego, a w życiu codziennym nie miałoby to sensu, gdybyśmy powiedzieli komuś wyrzuć tę zepsutą polską kiełbasę z lodówki. You wouldn't eat it, right? You'd throw it away. It's rotten. Likewise, if your clothes are dirty after playing basketball, I'm sure a fellow will wash his habit because they broke a sweat playing basketball with us, you know? So you want to clean your habit, you want to wash your habit, right? Tak samo jak mamy brudne ubrania, na przykład jak ktoś często gra w koszykówkę, to musi je wyczyścić. Tak samo kuchenkę, wyrzucić śmieci. Likewise, if you use the cooker, you want to clean the cooker if you've spilled food on it, right? If you've got kibasi burnt on top of the cooker, you gotta get it off. Tak samo jak gotujemy i ta kibasa nam gdzieś tam wpadnie na tą kuchenkę, to też trzeba sprzątać. And if you take out the kibasi and you throw it in the bin, in the rubbish, you just don't leave it there. You take it outside and throw it away, right? Jak już masz tę zepsutą kiełbasę w tym koszu na śmieci, to nie zostawiasz jej tam. Musisz ją wynieść na zewnątrz. So why not let Jesus clean our souls by coming to him in confession and allowing him to clean our souls? To dlaczego by nie pozwolić Jezusowi, żeby przyszedł do nas i w taki sam sposób posprzątał nasze dusze? So this is the road to holiness. And Jesus speaks about the road, right? He speaks about the rocky road that leads to life. And he speaks about the smooth road. The smooth road goes down. No one wants to go down the smooth road. But he speaks about it. He tells us about it. He's not afraid to speak about it.
He tells us about the smooth road and where it leads. I to jest właśnie droga do świętości, a Jezus mówi o drogach. Mówi o drodze kamienistej, trudnej i mówi też o drodze gładkiej, łatwej. Tylko ta gładka często prowadzi w dół.